tym filmie kontynuujemy rozmowę, dyskusję na temat dylematu więźnia, czyli gry, której macierz wypłat wygląda w taki sposób, że tu mamy AA, BC, CB, DD, gdzie te wypłaty spełniają takie warunki, że B jest większe niż A, które jest większe niż D, które jest większe niż C i A jest większe niż B plus C przez 2. No właśnie, no i omawialiśmy różne tutaj podejścia. Przede wszystkim stwierdziliśmy, że jest problem między racjonalnością indywidualną a grupową. Strategia druga dominuje nad strategią pierwszą dla obydwu graczy, co kończy się graniem DD, drugiej strategii przez obydwu graczy, która jest gorsza niż granie przez obu graczy pierwszej strategii AA. No i co z tym zrobić? No i podchodziliśmy do tego na różne sposoby. Sprawdzaliśmy, co jeśli będziemy robić iterowany dylemat więźnia, czyli po prostu powtarzać tę grę w skończoną ilość razy, co jeśli nieskończoną ilość razy z uwzględnieniem prawdopodobieństwa kontynuowania gry, że będzie następna rozgrywka. Rozmawialiśmy też, jak można spojrzeć na to z perspektywy metagry. No i każde z tych podejść miało swoje pewne ograniczenia i ogólnie żadne z nich nie jest uznawaną ogólnie no, odpowiedzią na ten problem. Więc no, co zrobić? No, jak teoretycznie ciężko jakiś problem rozwiązać, to można spróbować go zasymulować, zobaczyć, co gdybyśmy rzeczywiście po prostu wzięli różne strategie i grali nimi wielokrotnie dylemat więźnia, sprawdzić i sprawdzali, które z tych strategii sobie rzeczywiście dobrze radzą. I rzeczywiście to coś takiego zrobiono na początku lat 80. Jeden ze specjalistów od teorii gier, Axelrod, ogłosił turniej, na który inni specjaliści od teorii gier mogli przysłać swoje programy właśnie do grania w dylemat więźnia wielokrotnie. No i po prostu został przeprowadzony turniej. Każdy tam program grał z każdym innym, sumowano wyniki i sprawdzano, jaki program ostatecznie uzyskał najlepszy wynik. No i okazało się, że strategią, która osiągnęła najlepszy wynik, była strategia Wet za Wet, przysłana przez Anatola Rapaporta. Na czym ona polega? No, jest to bardzo prosta strategia. W pierwszym kroku graj pierwszą strategię. W następnym kroku graj tę samą strategię, którą twój przeciwnik zagrał w n-tym kroku. Czyli ona zależy tylko od tego, co zagra przeciwnik w poprzednim ruchu. Jeśli zagra drugą strategię w danym ruchu, to w następnym strategia wet za wet gra drugą strategię. Jeśli pierwszy zagra strategię pierwszą, to w następnym ruchu wet za wet zagra strategię pierwszą. Ta strategia uzyskała najlepszy wynik. Jednocześnie no, to był taki turniej, tam bodajże 14 programów podesłano, przy czym została przeprowadzona analiza wyników, no i Axelrod też zrobił jakby z tego raport i przedstawił też przykłady strategii, które wygrałyby ze strategią wet za wet. Jakiś czas później ogłoszono drugą edycję. Znowu, można było przysłać programy, przysłano ich jeszcze więcej, w tym niektóre były specjalnie właśnie skonstruowane tak, żeby wygrać ze strategią wet za wet. Zrobiono turniej, ogłoszono wyniki i co się okazało? Okazało się, że strategia wet za wet wygrała ponownie. Fakt, że nie programami, które były właśnie ustawione, żeby z nią wygrywać, przegrywała, ale okazało się, że w ogólnym rozrachunku strategia wet za wet dużo lepiej współpracowała z całą grupą programów niż pozostałe programy. No i ten turniej przeprowadzano jeszcze potem nie raz i nie dwa. I rzeczywiście kolejne wyniki potwierdzały, że strategia wet za wet jest albo najlepszą, albo jedną z najlepszych z tych, które testowano.
Przeprowadzono też analizę ogólnie programów, które sobie dobrze w tych turniejach radziły. No i wnioski były takie, że te wszystkie programy łączyły takie cztery rzeczy. Po pierwsze, te programy były przyjazne, czyli zaczynały od współpracy i nigdy nie zdradzały jako pierwsze. Po drugie, były odwetowe, czyli reagowały na sytuację. Jeśli ktoś zdradził, to w następnym kroku one też na to odpowiadały zdradą. No, czy w jakiś inny sposób, ale karały po prostu. Po trzecie, były przebaczające, czyli jeśli ktoś znowu zaczynał współpracować, to akceptowały to i też podejmowały współpracę. No i czwarte, były przejrzyste, czyli jakby strategia tych programów była zrozumiała i jakby można się było do niej jakoś dostosować i skutecznie kooperować. Chciałbym jasno podkreślić, że to nie jest tak, że strategia wet za wet wygrywa każdą rozgrywkę. Nie jest nawet tak, że jak weźmiemy dowolną grupę strategii, to wet za wet zawsze to wygra. Nie, to były symulacje. Później w kolejnych turniejach też bywało czasem inaczej, że jakieś strategie nieco zmodyfikowane wet za wet potrafiły wygrywać. Wiele zależy po prostu od tego, jaki mamy zestaw strategii, a te strategie no, mogą być bardzo skomplikowane. Ja tutaj, żeby mniej więcej pokazać, jakby jak o tym myśleć, zrobiłem troszkę taki mini turniej w Excelu. Znaczy mini turniej, no w sumie nie chciało mi się tego już tak wszystkiego rozpisywać. Natomiast no tutaj sobie jakby wpisałem wypłaty. Tutaj jest prawdopodobieństwo, bo strategie na przykład mogą być losowe. No i właśnie, wet za wet versus A, czyli wet za wet kontra strategia, która polega na zawsze wybieraniu A, czyli na pierwszej na kooperacji. Puściłem tak 200 takich powtórzeń. Wiemy, no przy skończonej ilości opłaca się zawsze po prostu zdradzać, ale jakby zakładamy, że gra jest na nieokreśloną ilość powtórzeń i po prostu obcinamy to do 200 i patrzymy, co się wtedy dzieje. W tym przypadku strategia wet za wet i A zremisują, ponieważ będą ze sobą zawsze kooperować i wynik, jeśli no, wypłata za kooperację obu stron jest 0, będzie po prostu 0 do 0. Wziąłem też strategię wet za wet kontra zawsze B. Tutaj no, B zawsze właśnie wybiera B, no i taki. Wtedy wynik jest taki, że B minimalnie wygrywa. Minus 201 wet za wet, minus 198 strategia B. To dlatego, że w pierwszym ruchu wet za wet współpracuje i na tym traci. Potem już przechodzą po prostu do wzajemnego zwalczania się. Wet za wet versus los, czyli po prostu wybrałem pewną strategię, która losowo przyznaje. Jeśli jakaś tutaj zmienna losowa o rozkładzie jednostajnym od 0 do 1 jest większa niż ta liczba tutaj, to wtedy przyjmuję strategię, ja jej bodajże dałem 0, czyli drugą. Jeśli nie, to jeśli jest mniejsza, czy ta mniejsza lub równa, no to przyjmuję strategię współpracy, strategię pierwszą. No i wiadomo, tutaj ten wynik jest jakby losowy. Więc za każdym razem, jak tutaj coś zrobię w tym arkuszu, to się przelicza jeszcze raz i te wyniki no, są różne. Tutaj akurat zatrzymało się na takim, że skończyło się wynikiem minus 105 nawet zawet do minus 102 dla losu. Czyli tutaj też strategia losowa wygrała. Następnie dla porównania też zrobiłem, co jeśli B grałyby, inne strategie grałyby przeciwko sobie. B versus los. No i tutaj na przykład strategia B bardzo dobrze na tym wychodzi. Minus 8 kontra losowa minus 296. Następnie strategia zawsze A versus los. No to dostajemy wynik minus 208 dla A i 104 dla losowej.
Też strategia A versus B zrobiłem, skoro już robimy wszystko. No i tutaj katastrofa dla strategii A. Po prostu minus 400 do 200. To jest najgorszy możliwy dla A i najlepszy możliwy dla B. Co jeszcze sprawdziłem? Sprawdziłem też na przykład wędza versus AB. Strategię AB zaimplementowałem w taki sposób, że po prostu co drugą grę gra A, co drugą gra B i zaczyna od A. Czyli tak na zmianę. A, B współpracuje, nie współpracuje, współpracuje, nie współpracuje. No i tutaj wtedy wynik jest z minus 101 do minus 98. No, wędza minus 101 i AB minus 98. Co tam jeszcze sprawdzałem? A versus AB, B versus AB, też dla porównania. No i A na tym bardzo źle wyszło, minus 200 do 100. B versus AB to 0 do minus 300. Tak? Czyli tutaj AB na tym też bardzo źle wyszło. Takie posprawdzałem i po czym stwierdziłem, że już mi się dalej nie chce. W tej próbce, no właśnie, nie wszystkie mecze tutaj przeprowadziłem, bo nie sprawdziłem też losowej versus AB, ale policzyłem tutaj średnie dla poszczególnych strategii. Dla AB zapomniałem policzyć. No i na przykład wędza WET uzyskało średnio wynik minus 102. A minus 202. B minus 2. Los minus 98. No AB też można by tutaj policzyć. O, można by zrobić średnia z wyników AB. Tylko AB zaczyna się o tutaj i będzie w każdym w drugiej. No to sobie po prostu sprawdźmy. Czyli średnia z tej liczby i tej liczby. Z tych trzech wyników i wyszło minus 99 i 1 trzecia. Aha, tutaj. A przy okazji jeszcze strategia losowa się przeliczyła jeszcze raz, jak to robiłem, więc wyniki się trochę zmieniły. Widzimy, że B się trochę pogorszyło. Los tutaj minus 96. Strategia losowa tutaj tak zaimplementowałem, żeby no można było porównywać, to ten los jest tutaj wyliczany właśnie. A do gier z B i z A jest kopiowane, żeby wyniki te losowe, które tutaj są, w każdej grze dla wędza WET, dla B i dla A były takie same, żeby no po prostu właśnie żeby losowość w danym momencie nie wpływała na wynik, żeby zawsze porównywać z tą samą jakby inkarnacją tych wyników losowych. Więc tu na przykład w tym gronie widzimy, że najlepiej sobie poradziło B. Los i AB też lepiej niż wędza WET. Jedynie tylko A sobie poradziło gorzej. No ale to jest próbka tylko pięciu prostych strategii. Tych strategii można wymyślać nieskończenie wiele. No bo A i B to są strategie, które w ogóle nie biorą pod uwagę tego, co robi przeciwnik. Wędza WET bierze pod uwagę tylko to, co robi przeciwnik w poprzednim ruchu. No i na to też można reagować różnie. Wędza WET, tak jak tutaj to zaimplementowałem, o gdzie? Tutaj. No tak, jeśli to jest pierwszy ruch, to wykonuje współpracę, a potem robi to, co przeciwnik zrobił w poprzednim. Tak? Czyli możemy sobie tak pomyśleć, że mamy właśnie taką, że jeśli tutaj jest grana strategia pierwsza, tu jest strategia druga i strategia pierwsza i druga. To są strategie, tutaj jest strategia jakby jedna, tu jest strategia druga, które ze sobą grają. No to jeśli w poprzednim ruchu na przykład obydwie współpracowały, to wędza WET będzie współpracować. Jeśli w poprzednim
strategia B współpracowała, to wedza wet też będzie współpracować. Natomiast jeśli druga strategia nie współpracowała, to wtedy wedza wet w tych dwóch przypadkach nie będzie współpracować. No i dostajemy taką tabelkę, która jakby definiuje, co robi wedza wet. Tą tabelkę możemy dowolnie zmieniać. Moglibyśmy tutaj wprowadzić na przykład tu zrobić 0, tu zrobić 1 i o, to jest strategia, która jeśli w poprzednim ruchu była współpraca, była obopólna kooperacja albo obopólny brak kooperacji, to w następnym ruchu będzie współpracować. W przeciwnym przypadku będzie walczyć. Nie, w sumie na odwrót. Jeśli były różnice zdań w poprzednim ruchu, to będzie współpracować, natomiast jeśli była taka sama strategia zagrana przez obie strony, to wtedy będzie zdradzać w następnym ruchu. Tak? I możemy sobie tutaj dowolnie te zera i jedynki przestawiać. Takich strategii możemy w ten sposób uzyskać 16. A być może niektóre z nich jakby sprowadzą się do takiego samego działania, ale teoretycznie jest tu 16 możliwych ustawień zer i jedynek w tych czterech no, polach. I to są tylko strategie, które patrzą tylko na ostatni ruch. A możemy jeszcze wziąć strategie, które patrzą na dwa ostatnie ruchy i na ich podstawie ustalają, co zrobić. I wtedy do no, tych strategii będzie. No, jeszcze dużo więcej. Nie chce mi się tu teraz szacować. Można sobie na szybko oszacować. Mogą być strategie, które patrzą na trzy ostatnie ruchy, cztery ostatnie ruchy. Mogą być strategie, które patrzą na kilka ostatnich ruchów, ale nie patrzą, nie robią takiej macierzy, żeby ustalić co i jak, tylko na przykład, nie wiem, wyliczają średnią z ostatnich 10 ruchów i na podstawie jej wartości ustalają, czy w następnym ruchu współpracować, czy nie. Czyli taka strategia oparta na moving average, jak to się mówi na przykład w inwestowaniu, czyli ruchomej średniej, że po prostu w każdym ruchu patrzymy na 10 ostatnich, bierzemy średnią. A poza tym, czemu, tak, to brzmi całkiem sensownie, patrzeć na ruchomą średnią, ale czemu być sensownym, skoro można być kreatywnym? Można wziąć ostatnie 10 ruchów i policzyć na przykład odchylenie standardowe z nich i na jego podstawie określać swoją strategię, albo skośność i na jej podstawie określać strategię. Można też na przykład patrzeć na ostatnie ileś tam ruchów, ale tak naprawdę nie da. Na pięć ostatnich ruchów na przykład, tylko patrzeć na ostatni, trzeci od końca, siódmy od końca i ósmy od końca i na ich podstawie określać działanie, pomijając drugi, czwarty, piąty, szósty. Tak? Można też na przykład wziąć te różne strategie, które powiedziałem i wprowadzić losowość. Ja tu wprowadziłem losowość w ten sposób, że po prostu losujemy, czy grać A, czy grać B. A możemy też inaczej podejść do losowości. Możemy na przykład losować, którą grać strategią. Na przykład dać 0,22 prawdopodobieństwa, że będziemy grać strategią wedza wet, 0,3, że będziemy grać zawsze B, 0,1, że będziemy losować, jaki ma być wynik, 0,2, że będziemy grać chociażby, no właśnie, strategią, która patrzy na ruchomą średnią. No i coś tam jeszcze, tak? I można też kombinować właśnie na tych prawdopodobieństwach, zmieniać te prawdopodobieństwa i to też wpłynie na wynik. Tutaj dałem 0,5, ale moglibyśmy na przykład dać 0,8. 0,8 prawdopodobieństwo, że będzie A i zobaczmy, jak to zmieniło wynik. Jeśli chodzi tutaj wedza wet versus los, co uzyskaliśmy? No uzyskaliśmy minus 40, minus 37, a na przykład B wyszło na tym jeszcze lepiej. 122 do minus 361. A wyszło na tym minus 78 do 39, jak zmieniliśmy to prawdopodobieństwo. No bo daliśmy, że ta strategia losowa będzie się skłaniała do tego, żeby prawie zawsze grać strategię A. Dlatego no, jest bardziej współpracująca i przez to na przykład B na niej więcej zyskuje. Ale gdybyśmy dali na przykład 1/10, to by była podobna do B i do zawsze B. I popatrzmy, co wtedy, jakie wtedy tu by były wyniki.
Więc tutaj dla WZW się sytuacja pogarsza, ale dla B też się mocno pogorszyła. Minus 168 do minus 216. No, dla A jest sytuacja tragiczna, minus 368, 184. Więc no i tym prawdopodobieństwem tutaj możemy zmieniać na nieskończenie wiele sposobów, bo to liczb między 0 a 1 jest nieskończenie wiele, nawet dokładnie to kontinuum. Więc można tej strategii wymyślać tutaj na nieskończenie wiele sposobów. I no właśnie, trudno jest jakby wszystko po prostu przeanalizować. Nie wątpię, że są jakieś teoretyczne analizy, jak takie wyniki mogą wyglądać w zależności od różnych par czy różnych grup. Natomiast jeśli chce się rzeczywiście wszystko, no to można po prostu wiele różnych możliwości próbować. No i każdy może sobie taką tabelkę tutaj przygotować i sobie popróbować różnych strategii po prostu w takim turnieju. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli się podobało, to zapraszam do zasubskrybowania kanału i zapraszam również do oglądania pozostałych filmów.